Otwieram spotkanie. Witam serdecznie i zapraszam do takiego spotkania, do którego zainspirowała mnie dzisiaj pewna osóbka. Właściwie to będzie kontynuacja, bo troszkę tam żeśmy sobie na YouTubach zaczęli konwersować. Zbierajcie się, kochani, ja się będę rozkręcać. I lekka dusza, taka osóbka na YouTubie, zadała pewne pytanie i dla mnie to była inspiracja. I to pozwoliło mi kontynuować dalej te tematy, gdzie rozprawiamy o dynamice relacji kat-ofiara. Ostatni live był pod tytułem budzenie do mocy, łamanie ducha czy budzenie do mocy. Pamiętacie, łamanie ducha czy budzenie do mocy. Dynamika relacji kata i ofiary. Sporo tego. Cały czas wędrują moje opowieści, bynajmniej w tych ostatnich live'ach, po kole psychicznym. I bardzo, kochani, zależy mi na tym, żebyśmy zauważyli, że każdy z nas, każdego z nas psychika, to jest takie koło, jak ten wąż, który zjada własny ogon. Znajdźcie sobie, wygooglujcie sobie symbol węża zjadającego własny ogon. On bodajże się nazywa Uroboros, to dokładnie wszystko w świecie tak przepływa. Tak się koli, jedno w drugie przechodzi. Tak zaburzenie osobowości, jak ludzka psychika w ogóle. Można powiedzieć, że prawo dualności tak w siebie przechodzi. To bardzo ważne wiedzieć. Więc dzisiaj, dlaczego mówię o takim temacie jak baza do prawdziwej duchowości? Żeby zachować trochę swojego widzenia dziecięcego świata, nazwałam to ogarnij swoje zwierzątko, uwolnij ducha. Bo gdy zwierzątka nie ogarniasz, duch prawdziwie nie może płynąć. Więc będę dzisiaj opowiadała o stworzeniu bazy do prawdziwej duchowości. Czyli umówmy się, że dopóki nie ogarniemy sobie spraw z dzieciństwa, gdzie jesteśmy tak naprawdę egoistycznymi zwierzątkami, kochani, gromadźcie się, jakby się rozkręcać, to nie ma mowy o prawdziwej duchowości, chociażbyśmy klepali pacierza na kolanach. Nie ma takiej opcji. Ja dzisiaj będę mówiła o tym dość w sposób taki techniczny, inżynierski, ponieważ są to etapy rozwojowe naszej świadomości. Etapy rozwojowe naszej świadomości. Może też, kochani, pozwoli nam symbolika drzewa. Bardzo w tym dzisiejszym temacie. Spróbujcie sobie wyobrazić drzewo, które jest dobrze zakorzenione, ma już dość dobry pień i dość bujne konary. To będzie symbol człowieka, który ma dobrze rozwiniętą świadomość. Takiego dęba, na przykład kiedyś jak byliśmy na wyjeździe w Opolu, tam gdzie jest festiwal piosenki, to tam były takie, jest tam taka zatoczka, taki stawik, i wokół są przepiękne dęby. I taki ten dąb, jeden z nich był taki chylący się, aż kładący swój konar do wody. Tak sobie wyobrażam osobowość, która jest tak pięknie rozwinięta organicznie, że najpierw musi mieć zapuszczone korzenie głęboko, głęboko w matce ziemi, żeby pień mógł pięknie wyrosnąć i żeby cała ta autonomia mogła się tak pięknie rozwijać, że aż się będziesz pokładał od nadmiaru, właśnie jak ten dąb. Przy okazji bardzo polecam. To jest gdzieś tam wokół tej sceny, gdzie tam się odbywa festiwal piosenki w Opolu. I teraz, kochani, gdzie jest zwierzątko? Zwierzątko jest tam, gdzie korzenie i pień, powiedzmy tak, do takiego ukorzenienia. Wiadomo, że jak już się drzewo ukorzeni, to dziesiątki lat, które mijają, to ten pień będzie się rozrastał i konar też będzie coraz bardziej majestatyczny. I to już możemy powiedzieć, że to jest życie człowieka tak na całej linii życia. Natomiast najważniejsze to dzisiaj dla mnie będzie to, żeby się skupić na tym systemie korzeniowym i na uformowaniu się pnia. Przekładając to teraz, kochani, na język psychologiczny i na język potrzeb, korzenie niech to będzie potrzeba bezpieczeństwa. Zapuścić korzenie, poczujcie to, zapuścić korzenie, mieć bezpieczną przystań. Bezpieczna przystań. I teraz sobie wyobraźcie tak bajkowo, że życiowe zawieruchy machają tym drzewem prawo i lewo, różne grady i tsunami okłada, a to drzewo ma tak mocny system korzeniowy. Patrz, potrzeba bezpieczeństwa jest zabezpieczona, że nic nie jest w stanie nas złamać. Bardzo to pomoże, kochani, ułożyć sobie w ogóle człowieka poprzez symbolikę drzewa. Niejednokrotnie w rozwoju osobistym, czy nawet w jodze, gdzieś w takich tych obszarach, może bardziej kultura wschodnia niż zachodnia,
jest pokazywany człowiek wrysowany w drzewo, czyli mamy zakorzenienie poprzez pień i nasze ręce, konary wysoko, wysoko sięgające do nieba. I to jest, kochani, prawdziwy kanał dla przepływu ducha, czyli prawdziwa duchowość. Ja dzisiaj będę chciała dać wyraz czemu? Temu, że jak nie ogarniemy tego dołu, to zapomnij o tej górze. Ta góra może być fejkowa. Może ci się pójść w duchowe ego. To jest zupełnie inna bajka. O tej bajce może kiedyś opowiem. Dzisiaj bym chciała to ustrukturyzować. Dlaczego taki temat dzisiaj? Dlatego, że jak ostatnio na tych live'ach rozważaliśmy o tych wszystkich dwóch stronach gry, kat, ofiara, o kierunku masochistycznym, odwetowym i tak dalej, to tak z tych konwersacji z odbiorcami powstały takie dyskusje, że mnie dzisiaj zaprowadziły, zwłaszcza komentarz ostatniej istotki, która nazywa się Lekka Dusza, zaprowadziły mnie do takiej rozkminki. I później znowu wrócę do tematów oczywiście psychologicznych, bo poniekąd uporządkowanie tych tematów kończyłoby moją obecność, to tego bym nie chciała. Więc kochani, uporządkuj zwierzątko, uwolnij ducha. Idziemy strukturalnie, co wy na to? Może przeczytam komentarz tej pani, chyba pani, Lekka Dusza, chociaż może pan. U mnie zawsze takie historie o maltretowaniu zwierząt, bo ja tam opowiadam o tym kocie, który się palił w moim śnie. U mnie zawsze takie historie o maltretowaniu zwierząt budzą ogromny gniew. Wręcz nienawiść. Nie byłam, o, to kobieta, nie byłam nigdy świadkiem czegoś takiego, ale mam odczucie już od dziecka, że gdybym była to, na pewno znienawidziłabym tę osobę i zrobiła wszystko, żeby pomścić ofiarę. I pani tu pięknie zadaje pytanie, o czym byłaby moja historia wtedy, że staje się katem w obliczu krzywdy zwierząt? Nie rozumiem tego, bo wszakże my też jesteśmy zwierzętami, ale to właśnie tych braci mniejszych najbardziej mi żal. I to jest materiał przynajmniej na godzinną rozkminkę. Pierwszą rzeczą, kochani, żeby zacząć mówić w ogóle o duchowości i prawdziwie iść tym tokiem, to jest uznać całe nasze człowieczeństwo. Uznać nasze człowieczeństwo. Podstawą do stania się człowiekiem jest brak oporu na jakąkolwiek jakość znajdującą się naszym ludzkim kole psychicznym. Brak oporu. Idziemy głębiej. Mało tego, jeśli już własny cień oswoimy, własny cień, czyli wszystko, na co nie mieliśmy zgody, siedzi w cieniu psychologicznym, to jest wyparte, to są te nasze trupy w szafie, bośmy na to nie mieli zgody z różnych powodów. O tym dzisiaj nie będę mówiła. Natomiast gdy już mamy swój cień zintegrowany, tak to się nazywa profesjonalnie, czyli można powiedzieć, że wszystkie jakości psychiczne wróciły do tu i teraz, całe koło mogę sobie na nim latać, wybierać jakości, brać za to odpowiedzialność. Czy będę kochała, czy zabiję, to biorę za to odpowiedzialność. Podałam skrajne przykłady ciemnej i jasnej strony człowieka. Natomiast jest jeszcze pod kołem psychicznym coś głębiej. I to są archetypy, o których pisał Jung. Archetypy. I teraz sobie wyobraź, że te archetypy leżą jeszcze głębiej niż korzenie naszego drzewa. Tym drzewem jesteś ty, twoje ja, twoje istnienie. Kochani, ja tutaj sobie przygotowałam kilka rekwizytów. Nie wiem, który mi się przyda. Na razie po warsztatach. Rozgaszczajcie się, kochani, ja tutaj nie będę nakręcać. Mam coś takiego, zobaczcie. Mieliśmy zakończenie w tym cenukien pierwszego roku sztuki bycia sobą. I mieliśmy udekorowanie takimi, no po prostu łąki naprzynosiliśmy. I tu będę miała taki rekwizyt. Zobaczcie. Fakt, że nie jest to drzewo, no nie za bardzo dało mi się drzewo przyciągnąć do pracowni, żeby to zamodelować, ale jak uwierzycie, że to jest drzewo, to będzie drzewo. I kochani, zobaczcie, co mnie tu interesuje. To ta część, która siedzi w wodzie, niech to będzie system korzeniowy, ok? Tu mamy akurat piękne trawy. I to, co siedzi pod systemem korzeniowym, widzicie, tam pływają sobie różne kamienie, ok? Pływają sobie różne kamienie. Niech to będzie symbol naszych archetypów. Czyli to jest potencjał wszystkiego. Wszystkiego, czym człowiek może się stać, jeśli tylko zdecydujesz po to sięgnąć. Możemy wszystko w swojej osobowości poruszyć archetypem, potrzeć, zainicjować i ty możesz się stać kawałkiem takiej osobowości, jeśli tylko tak wybierzesz. Pamiętaj o mocy archetypów. Co to znaczy?
gdybym chciała podać przykład, zaraz wrócę do rekwizytu, gdybym chciała podać przykład stawania się pod osobowością jakąś taką archetypową, na przykład, zobaczcie, wewnętrzna księżniczka, chyba nie trzeba tego rozwijać, kobiety, nie? Wewnętrzna księżniczka, która mówi, mnie uwielbiać, mnie chołubić, mnie zapraszać na weekend do Krakowa, mnie, nie ją, mnie, to jest wewnętrzna księżniczka. Natomiast jeśli ktoś pracuje nad takim kierunkiem wewnętrznej królowej, powiedzmy, to są już takie kobiety 50+, dobrze się już za tym kierunkiem oglądać, to też w archetypach leży jakość wewnętrznej królowej. To jest po prostu stan psychiczny, na który ty sobie zaczniesz pozwalać i zaczniesz z tej szufladki pod tytułem królowa sięgać swoje zachowania, postawy, sposób komunikacji, punkt widzenia na świat, traktowanie innych ludzi, traktowanie siebie, typ tworzenia relacji i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, odstawię zaraz ten wielki rekwizyt. Zobaczcie, kamienie na dole to są archetypy. Cały ten, ta część traw, które siedzą sobie w wodzie, to niech to będzie system korzeniowy, to tu jest potrzeba bezpieczeństwa. Bez tego wszystko inne na pewno wywali się, po prostu nie możemy tam istnieć. Natomiast ta część, kochani, zobaczcie, tak sobie pomyślałam, że ta część, gdzie już jesteśmy ponad lustrem wody, ale jeszcze to nie jest rozkwit pełny pięknego konaru, to niech to będzie nasza druga potrzeba, zdrowa zależność. Zdrowa zależność. To wszystko też, kochani, zobaczcie, jakie ma znaczenie. Jakie to ma wielkie znaczenie. A cały ten słój, to niech już to będą trzy nasze pierwsze potrzeby, czyli obudzona autonomia. I dopiero nazywamy to w psychologii procesem indywiduacji. Dziecko na etapie drugiego, trzeciego roku już zaczyna się oddzielać poprzez bunt dwulatka, trzylatka. Więc kochani, gdybyście tak byli, takim pniem, zobaczcie, takim pniem jak ten słój i mieli tak rozwinięte w swojej autonomii, bo nic innego mnie tu nie interesuje, jak te nasze serdeczniki tutaj, dobra, to nam udaje dzisiaj drzewo, ale niech to będzie symbol rozwiniętej pięknie autonomii. To mnie dzisiaj interesuje co? Interesuje mnie to, że dopóki nie ogarniesz tego spodu, powiedzmy tego słoja, dopóki tego nie ogarniesz, tu jest zwierzątko. Już symbolicznie bardziej nie potrafię. Tu jest zwierzątko. Zwierzątko mówi dla mnie przytulenie, dla mnie jedzenie, dla mnie uwaga, dla mnie poczucie bezpieczeństwa, wszystko dla mnie, dla mnie, dla mnie, bo to jest część egoistyczna. To jest część egoistyczna. I dopiero wtedy, zobaczcie, tu jeszcze taki przeskok sobie zrobimy, jak przeponka. Niech to będzie symbol naszej przepony. Że jak tu sobie wyskoczy już po tym procesie indywiduacji nasza osobowość, to ona wtedy nie ma oporów, żeby się dalej rozwijać i ona sama to potrafi. Natomiast cały ten słój jest przedmiotem pracy psychologów, psychiatrów, terapeutów. To jest cały obszar toksycznych relacji, a nade wszystko nie korzystamy z potencjału, który leży na samym dole, czyli poniżej jeszcze systemu korzeniowego, czyli tu, gdzie moje kamienie, jest to cały świat archetypowy. Jak macie do tego momentu jakieś pytanie, kochani, serdecznie zapraszam. I teraz ja tutaj sobie przejdę. Zaraz wszystko to się pięknie poskleja, mam nadzieję. Ten komentarz jeszcze będę przywoływała kilka razy. I teraz ta pani pyta, jeżeli mnie, ja mówię w imieniu tej pani, lekkiej duszy, jeżeli mnie na samą myśl o tym, że ktoś maltretuje zwierzęta, budzi się we mnie, czyli w moim kole psychicznym, jakość pod tytułem pomszczę ofiarę. Ja opowiadam o tym płonącym kocie. Jeśli nie oglądałeś tego live'a, odsyłam cię do poprzedniego mojego filmu na kanale YouTube Powrót do Natury Beata Szymańska. Tam znajdziesz, nie chcę w te szczegóły tam wchodzić. To co teraz się, kochani, odzywa w tej kobiecie? Myślę sobie, że jakaś mała istotka, tak tu pięknie pani pisze, bracia mniejsi, tak jak święty Franciszek z Asyżu bodajże, bracia mniejsi, czyli zwierzęta, ptaki. My jesteśmy ludzie jako nadrzędne, naczelne, to się nazywa naczelne, jesteśmy naczelnymi, niekoniecznie mądrzejszymi, ale w hierarchii jesteśmy naczelnymi. I teraz tak, jeżeli na samą myśl, że ktoś maltretuje zwierzęta, w psychice tej osoby budzi się pomszczę ofiarę, to czy wtedy moja historia będzie o tym, że staje się katem w obliczu zwierząt, krzywdy zwierząt? Zobaczcie, kochani. To jest bardzo głębokie pytanie i to mnie bardzo zainspirowało, żeby to wszystko dzisiaj poprowadzić. Nie chciałabym tak odpowiadać jednoznacznie, że oczywiście, że budzi się aspekt w psychice pod tytułem kat, bo się budzi. Czy by się komuś to podobało, czy nie, to oczywiście, że każdy
akt zemsty, odwetu, nawet jak chcemy powiedzieć, chcę pomścić ofiarę, chcę pomścić za moje krzywdy, możemy powiedzieć, albo za krzywdy braci mniejszych, to i tak w naszej psychice, nawet jakby nam się to nie podobało, budzi się aspekt kata. To jest mechanizm. I nic, kochani, nam do mechanizmu, bo tak to natura stworzyła. Na razie zostawię ten komentarz. Zaciekawiajcie się, rozsiadajcie się w tej historii, dobra? I będziemy sobie budowali przez ten cały wykład przebieg, jak ogarnąć swoje zwierzątko, żeby wejść w prawdziwą duchowość. I nie tyle mnie dzisiaj interesuje to, żeby przechodzić w aspekty prawdziwej duchowości, czy w duchowość w ogóle, tylko jak ogarnąć zwierzątko i że to, że nieogarnięte zwierzątko nie pozwala nam przejść świadomością wyżej. Świadomość, która organicznie idzie wyżej, to jest duchowość. Nie ma innej duchowości poza rosnącą świadomością, żeby to, kochani, było dla nas wszystkich jasne. Kiedyś może bardziej się jakoś tak myślało, że tu człowiek na ziemi, taka mała istota, marny robak, a coś duchowego to jest coś niedoścignionego. Już dawno naukowcy zauważyli i pewnie każdy, kto się rozwija, tak szczerze pracując nad sobą, bez ściemy, tą wraz z rozwijającą się naszą świadomością, chociażby poprzez dostrzeżenie wszelkich gier psychologicznych, w które my gramy i w które grają z nami inni, na przykład osoby toksyczne, to my wtedy, jak przekroczymy, wyjdziemy poza grę, to nasza świadomość szybuje do góry, bo jesteśmy właśnie z lotu ptaka, z tego obserwatora, widzimy, co było pogrywane. I o co całe toksyczne relacje się toczą? O co w ogóle gry psychologiczne się toczą? O całą tą część, kochani, niezrealizowanych potrzeb, już odbiorcy na moim kanale na pewno to wiedzą, że o te wszystkie potrzeby, które są tutaj na dole, nie tyle o archetypy, o ile o system korzeniowy do tego momentu indywiduacji, ok? Bez tego nie możesz mieć tego. Jak ktoś do mnie przychodzi na przykład na sesję i mówi, tak naprawdę tu ja przyszłam z konkretnym zapotrzebowaniem. No pytam, z jakim? Chciałabym uzyskać swoją autonomię. Więc ja zabieram się za zbieranie danych na temat tej części. No i ta osoba dostrzega, że to może niekoniecznie jest mówione na temat rozwoju autonomii. No i te osoby często zaciekawiają się, ale no to dlaczego jeszcze jest tam grzebane w poczuciu bezpieczeństwa? Dlaczego się jeszcze wraca do dzieciństwa? Wciąż to wracanie do dzieciństwa. Ja chcę tu i teraz pójść ze swoim życiem dalej. Więc ja wtedy przedstawiam w taki sposób, że jeśli nie uporządkujesz korzeni i pnia, zapomnij o rozwoju konarów. Rozwój konarów jest to rozwój naszej autonomii. Musisz najpierw przejść poród, niektórzy muszą, żeby wyjść poza łono, takie mentalne, matki, żeby się narodzić mentalnie i przejść do rozwoju własnej autonomii. Kochani, mam nadzieję, że to jest dla was jasne. Taki ten obdłużny wstęp. Sprawdzę tutaj sobie, czy wyczerpałam wszystko. Dobra, idziemy dalej. I teraz tak, po wstępie mamy rozdział pierwszy. Rozsiądźcie się, bo może być długo. Czy chcąc pomścić ofiarę, czyli tego, powiedzmy, tych braci mniejszych, jakieś tam zwierzątka, czy staje się katem w obliczu krzywdy zwierząt? Tak, psychologicznie tak, ale to nie poddaje tego ocenie. Oczywiście, że tak. Tak jakby miała zaprzeczyć, że 2 plus 2 to jest 4, chociaż dla osób narcystycznych ustaliliśmy, że to jest 6. I oni też wierzą, tak jak my, że 2 plus 2 to jest 4. I teraz wynotowałam sobie takie punkty do tego rozdziału pierwszego. Człowieczeństwo, jak ma dziecko przed złamaniem ducha, mam siebie, mam ja, mam tożsamość. Złamanie ducha łamane na utratę siebie, ale czerpanie z trybu obronnego. Teraz takie punkty przejdę, w których będę chciała poruszyć to rozwinięcie wstępu, dobra? Kolejny punkt, rezygnacja z całości, z całości potencjału. Lecimy po kole psychicznym. Idziemy do człowieczeństwa. Kolejny punkt, nauka, czym jest człowieczeństwo i prawo dualności. Takie punkty tu, kochani, zawrę. I teraz będę się troszkę rozkręcać, jak to zwierzątko ogarnąć. Dobra? Więc, żeby stać się prawdziwym człowiekiem, czyli zrobić bazę do przelotu ducha, czyli wejść w aspekt duchowości prawdziwej, potrzebujemy ogarnąć zwierzątko. Jak gdzieś wyczułam w tym komentarzu, nie wiem, czy słusznie, czy nie, ale to pytanie, w którym pani mówi, o czym byłaby moja historia wtedy, że staje się katem w obliczu krzywdy zwierząt, nie rozumiem tego, bo wszakże my też jesteśmy zwierzętami, ale to właśnie tych braci mniejszych najbardziej mi żal.
dla mnie, mój odbiór jest taki, nie wiem, czy pani to miała na myśli, ale ja to tak odbieram, że jeśli nam jest bardzo, bardzo żal kogoś, kogo uważamy za mniejszych, za słabszych, za w jakiś sposób nieporadnych, to przede wszystkim widzimy krzywdę własną. Taki jest mechanizm. Przede wszystkim widzimy krzywdę własną. Co nie znaczy, że osoba, która nie widzi krzywdy własnej, na przykład w ranionych kotach, w jakiś sposób przeganianych psach, czy jeszcze, nie wiem, maltretowanych innych zwierzętach, jak nie widzisz własnej krzywdy, a jesteś w człowieczeństwie, to i tak w jakiś sposób z twojego człowieczeństwa zaczyna się rodzić sprzeciw. Rodzić sprzeciw. Teraz pytanie, co ty z tym zrobisz? Czy pójdziesz, zrobisz odwet? Byłoby to oczywiście z podosobowości kata. Ale gdy pójdziesz po dorosłemu wstawić się za niszczonych braci mniejszych, to mogą być nawet dzieci. To mogą być słabsi ludzie. W takim sensie osobowościowym, gdzie ich świadomość jest niższa, jeszcze tak nierozwinięta. To też mogą być bracia mniejsi. Ale pytanie, w jaki sposób my pójdziemy tę pomoc czynić dla nich. Bo jeśli pójdziemy zrobić odwet, to oczywiście, że też zrobimy to z pozycji dziecięcej. Ale jeśli pójdziemy na przykład postawić granicę, wpłacimy coś na ratowanie zwierząt i tak dalej, nie chcę tutaj się rozwodzić nad tym, jak dorosły chciałby ratować ofiarę. Raczej wspierać, może nie ratować, bo ratowanie to też jest z tak naprawdę z własnych egoistycznych pobudek. Chodzi mi o takie wstawienie się za, żeby trochę swoich zasobów dać, gdy ktoś jeszcze tych zasobów nie rozwinął. Wszak praca terapeuty też jest o tym, ale to jest na podstawie, kochani, wymiany. Więc teraz, jeśli czytam coś takiego, nie rozumiem tego, bo wszakże my też jesteśmy zwierzętami, oczywiście, że tak. I kochani, nic innego, jak rozwijając się, będę Cię do tego słoja wracała, jak rozwijając się od naszej komóreczki i tak ewolucyjnie, to my najpierw byliśmy zwierzętami. Najpierw byliśmy zwierzętami, zanim staliśmy się naczelnymi i uzyskaliśmy taki wygląd ludzki, jak mamy dzisiaj. No człowieki ileś tam milionów lat temu wyglądały inaczej. Dzisiaj wyglądają inaczej. Więc nasze stadium rozwoju białka było też, można powiedzieć, bardziej zwierzęce. I powiem wam, że najzdrowszy psychicznie jest ten człowiek, który ogarnie swoje zwierzątko. Ogarnie to nie znaczy, że już całkowicie odejdzie od bycia w ciele, odejdzie od popędów i zgasi sobie energię seksualną i wszelkie chciejstwa i pragnienia i przyjemności. Dla mnie to wcale nie jest stawanie się człowiekiem. Na przykład ci mistrzowie, którzy, jak to mój syn pięknie nazywa, chcą być, tak zahartować ducha, że już najwyższym wymiarem tego hartu ducha jest polewanie sobie wrzątku na jajka, tak jak u mężczyzny, na przyrodzenie i on wtedy nic nie czuje, czyli tak sobie ułożył aspekt duchowy za najważniejszy, priorytet, że nawet to, że nadał znaczenie, że polewanie wrzątkiem na przyrodzenie nie stanowi dla niego bólu, to już jest największe zahartowanie ducha. To oczywiście jest, kochani, robione żartem, no ale przecież u osób, które tam gdzieś medytują całe lata, mnisi buddyjscy, ja się na tych tematach nie znam, ale generalnie jest to proces przepisywania, nadawania takiego znaczenia, żeby tylko to, co duchowe miało znaczenie, a żeby to, co materialne, czyli całe ciało, cała zwierzęcość właśnie, całe zwierzątko, straciło na znaczeniu. Cały mój kanał jest o ułożeniu właściwych proporcji, żeby wszystko, tak jak w piramidzie potrzeb Maslowa, było po kolei. Czyli jeśli sobie zrobisz taką restrukturyzację w swoim systemie, że wszystko masz na miejscu, to zrobisz kanał przepływu dla ducha i wtedy rodzi się organicznie, rok za rokiem, wraz z twoją metryką wzrasta twoja świadomość, tym samym bardziej jesteś uduchowioną istotą, nie ma inaczej. Ale jeśli ktoś odcina się od swojej zwierzęcości, na przykład nie jedząc mięsa, bo jest moda, ja też nie jem mięsa, ale sprawdziłam, czy to nie jest moja fanaberia przez ostatnie 3 lata i organiczny wstręt mi przyszedł, więc nie jem mięsa. W ogóle do schemizowanej żywności mam wstręt, to nie jest tylko do mięsa, bo marchewki też teraz są puste. Marchewki też są puste. Puste w witaminy i minerały, to jest po prostu wszystko wytrawione. Natomiast do tkanki zwierzęcej
takie wrażenie, jakbym gryzła, nagryzała przyjaciela, jakbym gryzła ludzkie udko. To dzieci tak mają, prawda, że jak na przykład dzieci jedzą mięsko w McDonaldzie, w jakichś takich, wiecie, opanierowanych kurczaczkach, natomiast gdyby oczy dziecka się napatrzyły na to, że mama zabija kurę, to by powiedziały, dlaczego zabijasz mojego przyjaciela? A mama mówi, ty głupi, przecież za chwilę z tego przyjaciela to ja ci narobię, jak to się nazywają? Takie opanierowane, takie paluszki opanierowane, takie fileciki opanierowane, już nawet zapomniałam, jak się to nazywa. Tak jak w McDonaldzie kupuje się tam ileś, o, nuggetsy, takie nuggetsy. I dziecko, jak tego nie widzi, to nie ma koncepcji na to, skąd te nuggetsy powstały. I tutaj, kochani, może podzielę się taką dość ciekawą, krótką historyjką. Kiedyś pewna mama przeprowadziła do mnie takiego nieletniego, chyba tak ze 12 lat miał chłopca autystycznego. I ten chłopiec opowiadał mi tam o swoich krzywdach, o różnych tam problemach, gdzie jest nierozumiany i tak dalej. I ja mu dałam takie zadanie, żeby zaprojektował świat. Kochani, to wszystko naprawdę ma znaczenie do tego tematu cię podejmowanego. Rozsiadajcie się i sobie celebrujmy wspólnie to spotkanie. I ten chłopiec autystyczny powiedział tak. Najchętniej to ja bym widział świat, żeby i to narysował, tego nie chcę zdradzać, to są inne sprawy takie dość intymne. I na końcu powiedział coś takiego, i żebym mógł codziennie jeść kebaby. W tej pierwszej części wybrzmiało to, żeby się wszystkie zwierzątka miały dobrze, coś w tym rodzaju. I żeby mama nie robiła, żeby mama nie zabijała ich kur. Natomiast później powiedział, żebym mógł codziennie jeść kebaby. I ja temu chłopcu tak delikatnie mówiłam, a wiesz, z czego powstają kebaby? No kupuję je w budce, gdzieś tam kupuję. A wiesz, że w tych kebabach to też są inni, bracia mniejsi? Tylko powiedziałam jego słowami, żeby mnie zrozumiał. Na przykład krówki albo baranki. I ten chłopiec był w szoku ze względu na to, że on nie miał tego, wiecie, mechanizmu asocjacji, połączenia pomiędzy tym, że z jednej strony jeden aspekt psychiczny mnie chciałby, żeby wszyscy mieli się pięknie, żadne istoty, żeby nie żyły, nie składały z siebie ofiar dla innych, tak jak na przykład, no powiedzmy, zwierzęta dla naczelnych, czyli dla człowieków, czynią taką rolę spełniają. I zobaczcie, z jednej strony ten chłopiec ratował swój aspekt psychiczny, że to mi się kojarzyło z obecną wygodą współczesnego człowieka. Idę sobie zajadam kebaby, bo lubię kebaby, bo jestem chłopak i kebaby będę jadł. Natomiast nie podoba mi się, że mama zabija kury. Bo widzę krzywdę w braciach mniejszych. Jak ja mu to tak delikatnie połączyłam, to ten chłopiec był bardzo zdumiony, że to jest o tym samym. I widziałam ten jego taki słup w oczach, słup energii polegający na tym, że on się zdziwił, że to, że w tym kebabie siedzi też czyjś przyjaciel. Nie zapomnę wyrazu twarzy tego dziecka. A to dziecko przecież przejawiało, projektowało świat, że wszyscy mają się dobrze. On tam miał swoje ulubione zwierzątka, więc powiedział mi tak ładnie, że chciałby, żeby na całej planecie biegały dane zwierzątka, bo któryś tam sobie ukochał. Ale te kury tak wyperswadował, żeby nie chciał, bo tu jest zamordyzm, to jest złe, że mama to robi. Natomiast kebaby chce jeść, zobaczcie. I tutaj troszkę odpowiadam pani, która nazywa się Lekka Dusza. Zobaczcie, kochani, jedno wynika z drugiego. To jest człowieczeństwo, jeżeli przede wszystkim nie stawiamy oporu na to, jak Bóg stworzył świat. Poczujcie, jaka tu jest pokora. I kłaniam się tym osobom, które naprawdę chcą dowiadywać się, edukować, jaki jest świat zbudowany, jakie są nadrzędne prawa wszechświata. To, w co my wierzymy, jakie mamy przekonania, jakie mamy schematy, z jakich domów pochodzimy, z jakich kultur, to jest wszystko nic względem tego, jaka jest już odkryta wiedza, bo nie mówię, że ta wiedza jest już ostateczna. Chociażby przyswójcie sobie wszystkie nadrzędne prawa wszechświata, prawo dualności. Zobaczcie, na czym się zasadza najważniejsza gra psychologiczna w dobro i zło? Na prawie dualności. Na skrajnym biegunie stoi kat, oprawca, psychopata, machiawelista po trupach do celu, a na drugim skrajnym biegunie jest tożsamość ofiary, wyuczona bezradność, tożsamość dziecka, ale jednocześnie najcwańszy cwaniak. Bo wy się, tak jak opowiadałam w poprzednim live, wy coś tam róbcie, przedsięwziwiajcie, a ja będę brała z was, z waszych zasobów. Macie coś, kogoś cwańszego na kole psychicznym niż ofiarę? To są pytania z poprzednich live'ów, z poprzedniego live'a, więc tam nie będę wracała. Teraz, kochani, wracamy. Więc
żeby odpuścić sobie ten aspekt pochodzący z dziecka, do lekkiej duszy teraz mówię, żeby odpuścić ten aspekt pochodzący z dziecka wewnętrznego, z naszej jakości psychicznej, która jest naszym dzieckiem wewnętrznym. Ja opowiadałam o tym palącym się w moim śnie kocie i chyba którejś tam osobie pytającej głębiej o ten sadyzm, na który się napatrzyłam, odpowiedziałam, że jest to, że tam jeszcze chyba dzień czy dwa po tym live'ie też mi się płakało za tego kota, ale to był płacz dziecka. To nie był mój płacz takiej dorosłej Beaty, tylko to był płacz dziecka. Ja sobie czytałam te komentarze i jeszcze mi się tak popłakało. Wiecie, tak mi się popłakało jak dziecko, ale mi się tak popłakało. I to było takie dziecko, to była ta wersja mnie, która widziała tego kotka. I ta dziewczynka się nie myli, dla niej to był sadyzm. Kochani, proszę Was o takie odsianie części psychiki dziecka i części osoby dorosłej. Dorosła osoba, nie chcę powiedzieć, że powinna już wiedzieć, bo nic ostatecznie nie musimy, tylko chodzi o to, żeby doedukować się, że i tak, jak nawet się to nie podoba, to my jesteśmy i ofiarą, i katem naraz. I wszystkimi jakościami, które są pomiędzy tymi dwoma skrajnymi biegunami. Ja to nazywam kołem psychicznym. Jak tu mamy taki symbol koła, to czy nam się to podoba, czy nie, to my możemy sobie latać. A jak na coś stawiamy opór, że tak nie może być i że we mnie się rodzi kat, to bardzo dobrze. To najpierw bym się zajęła tym, żeby sprawdzić, jakie jeszcze w sobie mam postaci, jakie wersje siebie, gdzie czułam się jak ofiara. Jak to jest przepracowane, to wtedy zostaje ten aspekt bycia człowiekiem po prostu, który nie jest obojętny na krzywdę. Ale wtedy to już, czy to byli bracia mniejsi, tu chodzi o zwierzęta w ogóle, czy w ogóle o krzywdę, jaka się dzieje w, nie wiem, w społeczeństwie, w rodzinach, w państwach i tak dalej. To są dwie różne rzeczy. Natomiast, kochani, zawsze jest coś takiego w człowieku, że jeśli coś w nas z dziecka jest niewyleczone, czy to jest jakaś potrzeba, czy jakaś jakość psychiczna nie doszła do głosu, albo coś w nas zamarło i jest w takim stanie odrętwienia, to poprzez bodźcowanie z zewnątrz to ożywa. Ja bardzo wyczułam tutaj ten aspekt, że dobrze by było zapytać siebie, lekka duszyczko, jak u ciebie jest z tym aspektem bycia ofiarą czegoś, kogoś, sytuacji, osób, figur, samej siebie, niewidzianej później już przez ciebie dorosłą. Ale to już by się otwarła się taka możliwość porozmawiania głębiej o życiorysie tej osoby. Ja tylko tutaj z mojego urzędu chciałabym pokoniej przytoczyć, że inna jest reakcja z dziecka psychicznego, czyli z tej części psychiki, a inna jest dorosłego. I jeśli czujemy coś takiego właśnie intensywnego, jak litość, taka litość, jesteśmy zdjęci litością, to nade wszystko widzimy własną krzywdę, która dzieje się w drugiej istocie. Bo człowiek dorosły, nawet jak widzi, że się ogromna krzywda dzieje innej istocie, to u niego jest współczucie. Współczucie i rodzi się, jak tu temu zaradzić. Niekoniecznie odwet. Niekoniecznie. I teraz, kochani, to jest wszystko oczywiście bardzo subtelne, nie bierzcie też tak dosłownie, bo wszystko zależy jakaś sytuacja, bo gdybyś na przykład, nie wiem, ja teraz, jak tutaj siedzę, bym widziała, że mojej, powiedzmy, wnuczce, już nie chcę mówić córce, bo to wielka kobita, ale gdyby mojej wnuczce ktoś robił krzywdę, to bym od razu zasuwała z reakcją unicestwienia tej osoby, która ją krzywdzi. Ale oczywiście, że podkładem do tego mogłoby być moje własne krzywdy przeciwko mnie kiedyś. Dobrze jest to, kochanie, rozdzielić. Czy tego odwetu potrzebuję ja tam w środku, moje wewnętrzne ja, dziecięce, czy ja dorosła? Bo dorosły, kochani, naprawdę ten dorosły, który już, wracam do rekwizytu, ma cały ten pień opanowany, jest już w tym konarze, inaczej widzi krzywdę. Inaczej widzi dobro, inaczej widzi krzywdę. Nie jest pod rządami dziecka wewnętrznego. To jest bardzo głęboki temat. Natomiast jak tego nie przepracujemy sobie, czy w rozwoju osobistym, czy w terapii, to zawsze nam będzie się czkało i gdzieś w te nasze rządy naszego życia będzie się wpieprzało dziecko wewnętrzne. Dokładnie będzie się wpieprzało. Niedobrze, jak dziecko wewnętrzne rządzi naszym życiem. Już też mówiłam o tym. Ty, dorosły, potrzebujesz spełniać niezaspokojone potrzeby, ale dziecko wewnętrzne
to zranione i nawet to radosne nie powinno rządzić naszym życiem. My bierzemy jej potrzeby, jego potrzeby pod uwagę i bierzemy jako składowa decyzji ostatecznej. Opowiadałam w którymś live'ie, może ze 3 tygodnie temu, gdzie tam rysuję taką metodę piramidy, jak zarządzać, jak być dorosłym. Coś takiego live'a zrobiłam. To tam pokazuje, żeby zebrać wszystkie potrzeby z całego systemu i z wewnętrznego dziecka, zranionego, jeśli takie jeszcze masz, i tego radosnego, ale to dorosły podejmuje decyzję. Tak jak matka, wzorcowy rodzic, który mówi tak, co tam Jasiu dla ciebie? Jasiu lat 12 mówi, dla mnie monster trucka. Dobra, tobie monster trucka, ale siedź tam, odrabiaj matematykę. Dobra. Dla ciebie Kasiu, co tam Kasiu? Kasia lat 9. Mamusiu, dla mnie lalkę nową. Kasieńko, ale pozbieraj te klocki, będzie laleczka, ale klocki proszę pozbierać. Tak, mamusiu, ale kupisz mi lalkę, kupię ci. Natomiast mama idzie, patrzy do portfela, o kurczę, brakuje. I co teraz robi mama? I tak dalej. To bym otworzyła proces budowania tej piramidy. Nie jest tak, że za ostatnie pieniądze idę kupuję tę lalkę, albo nie proszę o posprzątanie, wiecie, odrobienie lekcji i posprzątanie tych klocków, tylko kupuję synowi monster trucka. Nie tak. Musi być ten głos dorosłego, który jest zawsze tym takim naczelnym, zarządzającym. Okej? I to już jest w tej części, gdzie tutaj w tym naszym dzisiaj symbolu, rekwizycie mamy konar. Tam jest ten dorosły. Można nawet powiedzieć, że to jest taki symbol tronu, na którym sobie nasze ja siedzi. Dobrze pojmowane siedzenie na tronie, nie narcystyczne, nie poprzez mechanizm kompensacji, tylko poprzez taki organiczny wzrost, gdzie już mamy system korzeniowy pełny, nie ma żadnych akcji lękowych, jedynie lęk fizjologiczny popychający do rozwoju. I mamy tu wszystkie potrzeby, pięknie proces indywiduacji, który przeszedł. I to jest jednostka zintegrowana, która dożywotnio zajmuje się czym? Rozwojem własnych zasobów, czyli tak rozwijamy swoją piękną autonomię, aż nasze konary będą się pokładały z przepychu, ale z przepychu rozwoju zasobów, nie innego. Dobra, którą mamy godzinkę? Mamy za 20. Kochani, jesteście tu i coś tam piszecie. Co dalej mamy? Poczekajcie, czy ja przejdę? Teraz tak, i tutaj mamy tę część, jeszcze pragnę dodać, że do tego momentu zakorzeniania, budowania pnia i tej indywiduacji, czyli nadbudowania takiej swojej autonomii, tam jesteśmy totalnymi egoistami. Nie ma inaczej. I jak idziemy powetować w terapii swoje krzywdy, to tam musimy nazywać rzeczy po imieniu. Wszystko tak, jak czuliśmy. Cały akt, proces oskarżenia musi być, mi nie było dane, ja byłem niewidziany i tak dalej, i tak dalej. Tu jesteśmy totalnymi egoistami, bo tak natura ułożyła. Jak jesteśmy mali, nasze zasoby są jeszcze niewykształcone, to musimy być egoistyczni. Mamy cały szereg mechanizmów prymitywnych, dzięki którym się bronimy, chociażby omnipotencja dziecięca, czy mechanizm kompensacji, takie poczucie wielkościowości, kim ja to będę. Osoby narcystyczne właśnie używają przeważnie tych mechanizmów prymitywnych, bo tym też, kochani, przy okazji można poznać, jeśli macie do czynienia z takimi jednostkami, że używają mechanizmów obronnych prymitywnych. Jak tam wygooglujecie mechanizmy obronne prymitywne, to tam między innymi jest właśnie omnipotencja, świat fantazji, czyli ta wspólna fantazja w relacjach toksycznych, która jest robiona. Co tam jeszcze mamy? Proces idealizacji i dewaluacji, czyli mechanizm rozszczepienny. Wszystko tam po kolei widać. Bo dziecko potrzebuje naddać wewnętrzną małość. I póki jest to na tym etapie dziecka, powiedzmy tak do 7 roku życia, to wszystko jest pięknie, organicznie, tego się nie czepiamy. Ale bida robi się wtedy, kiedy przeniesiemy to do dorosłości i nadal się posługujemy. To potem nawet po mechanizmach, kochani, używanych można poznać, gdzie my występujemy jako osobowość. I teraz zobaczcie, jaką wielką krzywdą, jaką wręcz farsą jest, jeśli osoba, która ma zaburzenie narcystyczne, jest tak zwanym duchowym nauczycielem. Zobaczcie, czego uczy taka osoba. Ona sama jest na etapie, pozwól drzewko, ona jest sama na etapie wyrwanych korzeni, gdzie ta mowa o procesie indywiduacji i stworzeniu kanału do przepływu ducha, jak ona jest sama tam w tych gąszczach, gdzie są tam jeszcze zgnilizny. Jak ta osoba fałszywie może prowadzić kogoś do przepływu ducha. To na przykład się sekty, wszelkie sekty kłaniają. Czyli pośrednicy, narcystyczni pośrednicy do Boga. Narcystyczni pośrednicy do Boga. Tu, kochani, może przy okazji podam taki przykład filmu, który obejrzałam sobie chyba może 3 tygodnie, może z miesiąc temu. Ten film się znajduje na Netflixie i
Ten film jest produkcji włoskiej i tytuł tego filmu to jest Pierwsza miłość. Tytuł jest tak, wydaje się, oblatany jak świński ryj po korycie. W ogóle mnie ten tytuł nie zachęcił. Natomiast zainteresował mnie pierwszy kadr. Siedzi sobie taka dziewczyna w wannie i ma bardzo wystający kręgosłup. Taka coś w kierunku anoreksji i ten nie chwycił mnie tytuł, ani nie chwycił mnie opis, ta zajawka taka, tylko ten kręgosłup. I chciałam zobaczyć pod kątem psychologicznym, o czym jest ten film. Pierwsza miłość, produkcja włoska, nie pamiętam z którego roku już, na Netflixie się znajduje. I zobaczcie sobie, o czym ten film opowiada. Jeśli ktoś ten film obejrzy, bardzo proszę pod tym live'em, czy tutaj na Facebooku, czy na YouTubie, napiszcie proszę, o jakie tam potrzeby szło. O czym tam jest ta walka pomiędzy tymi postaciami. O co tam idzie, o co cały ten tragizm się, a propos naszego dzisiejszego tematu, rozgrywa. Nie będę teraz opowiadać, zaciekawiam Was i bardzo bym chciała z Wami sobie pokonwersować, bo widzę, że się odbiorcy na YouTubie bardzo obudzili i też mi bardzo pomagacie w tym, żeby łapać nowe tematy. Bardzo mi się to podoba, więc lekkiej duszy bardzo dziękuję. Dla mnie to była odpowiedź bardzo inspirująca, żeby zrobić dzisiejszy live. Więc kochani, tak. Jak już mamy tę część egoistyczną ogarniętą, a żeby to zrobić, to kochani, to jest troska wszystkich psychologów, terapeutów, psychiatrów. Zobaczcie, większość ludzi w swoim życiu, większość swojego życia, może tak, większość swojego życia, my wszyscy zajmujemy się zrobieniem tego systemu korzeniowego, procesem indywiduacji, bo wszystkie zawłaszczenia to jest brak indywiduacji. Czyli wszystkie toksyczne relacje to jest o zawłaszczaniach, więc tam nie ma procesu indywiduacji. A gdzie jeszcze do rozwoju autonomii? Zobaczcie, jak pięknie wygląda, chociaż to już sprzed 4 dni, ale zobaczcie, jak majestatycznie wygląda. Tutaj sobie, nie wiem, może tak nie widzicie, tak tutaj przez te narzędzia, ale to jest serdecznik. Na każdym z tych tutaj listeczków jest piękne serduszko. Dla mnie to jest po prostu majestat prosto z łąki. I gdy weźmiemy to za symbol naszej autonomii, zobaczcie, jak można się mieć pięknie, gdy ogarniemy ten system korzeniowy i cały ten pień. Większość ludzi siedzi jeszcze w tym pniu. Poczucie bezpieczeństwa leży, zdrowa zależność nie ma i proces indywiduacji. Ja w tym kursie Antidotum na narcyzm i toksyczne relacje buduję tam taki proces przejścia, dostarczam wszelkich narzędzi, pokazuję, gdzie się ten narcyzm zasadza, czym on jest i o czym są w takim rdzeniu właśnie, w takiej istocie toksyczne relacje i przekładam to trochę na język taki bajkowy i psychologiczny i taki ludzki, żeby wiedzieć, co się z czego wzięło. Cały ten proces. Jak już to zrobimy, ten pień, to dopiero wtedy możesz mówić o rozwoju autonomii, a w ślad za tym nazywam to, że uczyniłeś, wykopałeś, może to brzydkie słowo, nieadekwatne, zrobiłeś kanał do przepływu duszy. Bo kochani, żeby uporać się z naszymi potrzebami egzystencjalnymi pod tytułem potrzeba bezpieczeństwa, zdrowa zależność i autonomia, wyłuskanie się do swojej autonomii to jest proces indywiduacji. Poprzez bunt 2-latka, 3-latka, później jeszcze nastolatkowie niejako ostatecznie ustalają, próbują ustalić, kim są, jaka jest ich tożsamość. I jeśli do końca tego nie przejdziemy, to wtedy nie będziemy mogli mówić o rozwoju naszej prawdziwej autonomii. Możemy się rozwijać i mieć sukcesy wszelkie, ale to będzie się rozwijała tożsamość zastępcza. Zobaczcie, jaka bieda jest u osób z zaburzeniem narcystycznym, gdy oni są w pędzącym, nieustającym rozwoju, ale persony, czyli tożsamości zastępczej. Stąd taka determinacja. Inaczej rozwijają się osoby, które rozwijają autonomię, bo to jest takie niespieszne, organiczne. Tam na bieżąco jest układ nagrody, dostaje jeść, bo jak się rozwijasz w swoich zasobach, to czujesz, że masz się w swoim życiu lepiej, masz organiczną dopaminę, a nie z mechanizmów obronnych, z gadania persony. To bardzo ciekawy też temat. Więc kochani, podsumowując ten rozdział drugi, gdzie byśmy, jak wyjść z tego egoizmu, żeby ogarnąć sobie podstawę, czyli ogarnąć nasze zwierzątko, to potrzebujemy złapać wszystkie nasze braki. Teraz trochę zrobię lekkie podsumowanko.
wyregulować swoją psychikę, czy pójdziesz na terapię, czy prowadzisz sobie rozwój osobisty, nic tak nie reguluje naszej psychiki jak toksyczne relacje, w których dowiadujesz się o swoich brakach, jak bodźce zewnętrzne, które ci naciskają na te aspekty psychiczne, gdzie stawiasz opór, że ja nigdy bym tak nie zrobił, albo to zupełnie nie dla mnie, albo czuję obrzydzenie do tego. Przez takie skrajności już opowiadałam, jakie są portale do dotarcia do swoich części wypartych. To też macie na moim kanale, już nie pamiętam, który to był film. Natomiast na pewno znajdziecie o tym, jak mówię o integracji cienia. O integracji cienia i takie portale dostępu do wypartych części naszej osobowości. Czy jak zintegrować autonomię, coś w tym rodzaju. Taki jest kanał. Czyli kochani, poszukujemy własne braki, regulujemy psychikę, doprowadzamy do drogi środka, żebyś występował pomiędzy jasną a ciemną stroną człowieka. Tak jak tutaj bardzo polecam Lekkiej Duszy na to właśnie spojrzeć na ten aspekt, czy może moja jakiś kawałek dziecięcości, tu się powtórzę, jeszcze czuję się jako ofiara, więc jak jest okazja, bo taki bodziec jest dla ego okazją. O, w imię braci mniejszych to ja bym zajebała. Zobaczcie, ego może się tego uchwycić. I wszak się uchwyca, bo to mechanizmy tak mówią, kochani. Psychika ma swoje algorytmy, to nie są moje wymysły. Inaczej rodzi się w człowieku chęć stanięcia za, w obronie kogoś słabszego w naszych oczach, a co innego, jak się od razu budzi odwet. To i tak jest z naszego dziecka. Integracja cienia, archetypy jako potencjał, to już jest w ogóle wysoki level integracji swojej osobowości. O tym będę całą jesień mówiła, o jak zintegrować osobowość. Też będę wtedy miała dla Was kurs do takiej pracy. Na razie mówimy o całym tym, o całej tej części, gdzie tu mamy, kochani, zanurzone roślinki. O całej tej części, o systemie korzeniowym. Cały ten słój na razie oprawiamy. Tu się zasadza kat i ofiara. I te wszystkie pomiędzy nimi jakości. Jak to w sobie uhonorujemy, ukochamy, uznamy, przestaniemy z tym walczyć. Czyli ja to nazywam, że zaakceptujesz pełnię swojego człowieczeństwa, to wtedy dopiero możesz rozpocząć proces rozwoju swojej autonomii i etap prawdziwej duchowości. Zawsze finalnie potrzebujemy biologię, czyli nasze zwierzątko, mieć w tej hierarchii poniżej ducha. Przecież całe nasze życie o tym jest, żeby ustanowić przewagę ducha nad ciałem. Nad ciałem, nad naszym ego. Nie znaczy, że masz ciało zabijać i polewać wrzątkiem na te genitalia, jak robią mnisi buddyjscy, tylko chodzi o to, żeby wydarza się dusza w ciele. Dusza się wydarza w ciele, doświadcza w ciele. Więc, ale ciało, czyli nasze ego, lęki, nie powinny zarządzać podrygami naszej duszy. Całe życie mamy, kochani, na to, żeby to ułożyć sobie w systemie, żeby poprzez brak zaufania nie pozwalać duszy płynąć. Bo nic innego jak lęk w nas, jak mamy system bezpieczeństwa, w ogóle nas zawiódł w naszym dzieciństwie, nie mieliśmy wspierającego domu, to będzie już nawet nie tylko lęk, to będzie strach, jak jest strach i tam gdzieś oscylujemy w czakrze podstawy, tam nie ma mowy o tym, żeby duch popłynął. Jesteś w zwierzęcości i koniec, a zwierzę to jest egoistyczne, bo musi, bo jest zwierzęciem. Mamy tak, archetypy jako potencjał, dożywotni rozwój zasobów, uleczenie dziecięcej części psychiki, czyli ogarnięcie zwierzątka, nadawanie znaczenia jako dorosły, nadawanie po dorosłemu nowego znaczenia wszystkiemu. I wrogowi również nadajesz nowe znaczenie, inaczej nie będziesz dorosły. Postrzeganie rzeczywistości bez mechanizmów obronnych, prymitywnych. Takie tu w tym rozdziale drugim sobie zrobiłam podpunkty, jak wychodzić z tego egoizmu. I co mam tu, kochani, na podsumowanko? Nie wiem, czy już nie zawarłam tego. Wrócę do komentarza, tak tu sobie napisałam. Podsumowanie, wróć do komentarza. Kochani, miejcie jeszcze cierpliwość do mnie przez 7 minutek. Tytułem tego spotkania było ogarnij zwierzątko, uwolnij ducha. Baza do prawdziwej duchowości. Więc teraz sprawdzam, czy udało mi się powiedzieć, udowodnić, jaka jest naukowa wręcz baza do prawdziwej duchowości. Wróć do komentarza. Lekka Dusza pisze, u mnie zawsze takie historie o maltretowaniu zwierząt budzą ogromny gniew, wręcz nienawiść.
Nie byłam nigdy świadkiem czegoś takiego, ale mam odczucie już od dziecka, zobaczcie, to jest wyraźnie podkreślone, że gdybym była, to na pewno znienawidziłabym tę osobę i zrobiła wszystko, żeby pomścić ofiarę. Dziecko nie cierpi czegoś takiego jak zabijanie, krzywdzenie, maltretowanie, robienie krzywdy zwierzątkom, bo dziecko swoimi oczkami tak patrzy, że czy rybka, czy ptaszek, czy, no nie wiem, jakaś sarna, wszystko co tam jest, to jest dla niego przyjaciel do zabawy, to są jego kompanie do zabawy. Fakt, że ono na obiad zjada łódko i ono nie wie, że to jest tego kurczaczka, z którym on się bawił jeszcze tydzień temu. Dziecko nawet nie powinno tego wiedzieć. Właśnie na przykładzie tego dziecka autystycznego to mnie bardzo tak przyprawiło to o takie zdumienie. Kurczę, jak to jest, że naprawdę pewne rzeczy dziecku powinny być podawane adekwatnie do etapu rozwojowego. Dziecko ma jeść to utko, bo Bóg tak stworzył, z kurczaka, ale ma myśleć, że to nie jest z jego przyjaciela. Bo jak myśli, że to jest z jego przyjaciela, to niedobrze robi to psychice dziecka. O czym byłaby moja historia wtedy, że staje się katem w obliczu krzywdy zwierząt? Nie rozumiem tego, bo wszakże my też jesteśmy zwierzętami. Ale to właśnie tych braci mniejszy najbardziej mi żal. Więc kochani, aż się prosi o z dorosłej części o wyedukowanie się, co z czego się wzięło. Nie byłoby naczelny, gdyby najpierw nie było zwierząt. Całe prawo ewolucji jest o tym. Od chaosu aż po czyste światło. Idziemy taką spiralą do góry, do góry, do góry. Kiedyś nas takich nie będzie, jak tutaj siedzimy i siedzimy tutaj na YouTubach, na Facebookach. Kiedyś takich nas też nie będzie. I my dla tych, którzy będą przed nami, to będziemy coś w rodzaju, tak jak my dzisiaj widzimy zwierzęta. I teraz, kochani, tu od razu można też sobie włączyć taki aspekt, jak my patrzymy to, z czego my się wzięliśmy. Tutaj cała metoda ustawień by się mogła otworzyć, że jak my patrzymy na to, z czego wyrośliśmy, na naszych przodków. Z części dziecięcej zawsze powinniśmy egoistycznie rościć i robić procesy oskarżające, i rekompensujące jako egoiści, ale z części dorosłej, bo jak idziesz na terapię, powiedzmy masz lat 40, to nie jesteś jedynie zranionym dzieckiem. Jesteś też dorosłym i to trzeba zawsze oddzielić. Oskarżasz z dziecka, ale widzisz z lotu ptaka wszystko, co się zadziało, że ten rodzic nie dał, bo sam nie miał. Ale nie ty dziecko masz widzieć, że rodzic nie miał, bo sam nie dał. To wtedy właśnie jest to pomieszanie procesów. Nie, mam nadzieję, że to jest dla was jasne. Więc właściwie chyba tyle chciałam na dzisiaj powiedzieć. Mam nadzieję, że już wiemy, że jak się dowiemy, jak to jest wszystko ułożone, co z czego wynika, że zanim staniesz się pięknym motylem, potrzebujesz przejść wszystkie etapy rozwojowe larwy. I oczywiście, że larwa nie jest tak ładna jak motyl. Ale to tylko my ludzie poprzez koncepcję naszego ego zastanawiamy się, o, przecież motylem jest ładniej być, bo on jest ładny. Nadaliśmy takie znaczenie. Z perspektywy Boga tak sobie wyobrażam, że ta larwa jest tak samo piękna jak ten motyl. Kiedyś przeczytałam taką piękną myśl, że właśnie z perspektywy Boga tak samo traktowany jest i odczuwany zapach róży, jak i zdechłego szczura. Ale nasza ludzka percepcja i nasze ludzkie zmysły nie są w stanie tego między tym postawić znak równości. Oczywiście, że nie, bo Bogiem nie jesteśmy, ale jesteśmy fraktalem Boga. I jak mamy taką cały czas dalszą perspektywę, ale też nie tylko taką, co jest w przodzie, że do duchowości, do czegoś większego nas ciągnie, ale też mamy wiedzę, z czego się wzięliśmy, to wtedy mamy właściwą, powiedziałabym, reakcję chociażby na takie maltretowanie zwierząt i wtedy z dorosłej pozycji idziemy, a nie z pozycji zranionego dziecka. Ja sobie rozprawiałam też z uczestnikami Sztuki Bycia Sobą. Teraz mieliśmy przez ten weekend właśnie taki piękny warsztat zamykający pierwszy rok. I opowiadałam o tej historii i chciałam też, żeby mi nadali jakieś znaczenie inne całej tej historii o tym spalonym w moim śnie kocie, o tym sadyzmie widzianym przez moje małe oczęta, może lat 9, może jakoś tak. Byłam dziewczynką jeszcze na pewno w podstawówce. I tak sobie pomyślałam, gdybym weszła w buty ojca, tego ojca, który dla mnie wtedy robił akt sadystyczny. Tak sobie rozprawialiśmy z uczestnikami. Ja mówię, słuchajcie, co wy na to, że jeśli ojciec złapał się tego przekonania, że ta sytuacja, gdzie tak zwany obcy wchodzi na teren i wtedy ojciec wchodzi w rolę ochroniarza swojej rodziny, swojego terytorium, to on z tej intencji unicestwia wroga
Ja mam nadzieję, że tak było, powiem głęboko. To moje małe oczy Beatki widziały, że to jest akt sadyzmu i oczywiście, że to był akt sadyzmu. Temu nie umniejszam. Natomiast chodzi o to, z jaką intencją robił to ojciec. Tam też się posypały komentarze pod tym filmem, że inne osoby też widziały, jak rodzice, czy tam, no przeważnie to byli mężczyźni, unicestwiają zwierzątka, które gdzieś są w naszym ekosystemie, gdzieś na naszym podwórku, na naszej działce, bo przeszkadzają, bo jakiś kot obcy wlazł tam na działkę i łazi. I teraz zastanawialiśmy się, co ten ojciec mógł sobie myśleć. Może jako, wiecie, figura, która ma chronić to terytorium, mówi unicestwić tego, który wlazł nam na teren. A że w taki sposób sadystyczny, to troszeczkę inna historia. Więc może niekoniecznie to jest z intencji uczyniłem sadyzm, bo uwielbiam robić sadyzm, tylko z innej intencji, ale to nie ja mała się nad tym zastanawiam. To ja dorosła nadaję swoim umysłem nowe znaczenie, żeby przepisać tę historię, żeby ona mnie dożywotnio nie ciągała. Temu dziecku daję wyraz, mojemu dziecku wewnętrznemu z tamtego czasu, z tego doświadczenia, daję wyraz jako dorosła ukochania, umiłowania i przyznaję jej w 100% rację, że to był akt sadyzmu, daję jej za to rekompensatę w jakiejś tam formie, natomiast ja dorosła potrzebuję dać nowe znaczenie tej sytuacji, żeby ta sytuacja wygasła emocjonalnie w moim systemie. I to jest domknięcie historii. I tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten temat bardzo Wam się przyda i od następnego tygodnia, jeszcze przez cały lipiec, będziemy sobie rozprawiać troszkę o rozwoju tych konarów, czyli o rozwoju autonomii. Chciałabym na jesieni więcej pogadać o tej autonomii, więcej projektów dla Was też przygotować. Myślę o różnych takich seminariach, które chciałabym zorganizować. Jednocześnie poznając całą bazę, znając język tego naszego narcystycznego wroga, bo to jest potrzebne, ale coraz bardziej się też kierunkować na rozwój Twojej autonomii. I to jest, kochani, piękne, robić jedno i drugie naraz. Nie pozostawać tylko w tych czeluściach, tam, gdzie mamy całą tą zgniliznę, gdzie jest system korzeniowy. Bo to nas doprowadzi tak naprawdę donikąd. I co z tego jedna pani napisała? No i co dalej? No i co dalej, że wiemy? Jak gada wróg? No i co z tego? I co dalej? To mi się bardzo podobało. To było takie zagrzewające do walki. No i co z tego, że wiesz, że to jest narcyz? Czy to coś poprawia w Twoim życiu? Jak nie weźmiesz się za rozwój swojej autonomii, to możesz wiedzieć, jak cały świat jest zbudowany, a Ty nadal jesteś we własnych krzokach. Koni, i tym będę kończyła. Dziękuję Wam pięknie, że byliście. Dam teraz wyraz osobom, które zechciały przyjść. Tak późno. Marta, Aleksandra, Iza, Agnieszka, Ania, Izabela, Iwona, Beata, Kamila, chyba druga Marta, Agnieszka, Angelika i moja skromna osoba. Kochani, pięknie Wam dziękuję i do miłego zobaczenia za tydzień w kolejnym jakimś tam live'iku. Pa, pa.